Druga rzecz, nie mamy łóżeka. Pielgrzym nie potrzebuje łóżka. Każdy pielgrzym przyjeżdża ze śpiworem i z kalimatą. Potrzebuje 3 metry kwadratowe podłogi, żeby położyć siebie i swoje bagaże. Od razu mówię, tych metrów kwadratowych potrzebnych będzie 6, dlatego że pielgrzymów bierzemy minimum 2. I właśnie po to, żeby zniknął nam problem numer 3, czyli skrępowanie. Bo pielgrzym to nie jest ktoś, kto tanim kosztem zwiedza sobie świat, tylko to jest ktoś, kto podjął podróż po to, żeby świadczyć o swojej wierze i spotkać się z ludźmi z innych krajów i zobaczyć, jak oni w tej samej wierze kultywują swoją wiarę, swoją tradycję. Stąd też pielgrzym będzie Państwu ogromnie wdzięczny. Nie będzie skrępowania, będzie uśmiech i będzie wdzięczny za to, że Państwo mu otworzyli swoje drzwi. Pielgrzymi na całym świecie już teraz rejestrują się, może nawet w tym momencie, i wierzą na to, liczą w to, że Państwo ich właśnie przyjmą. Że będą mieć swoją polską rodzinę, tak jak ja miałam okazję mieć swoją brazylijską rodzinę w Rio w 2013 roku. Kiedy przyjechaliśmy do parafii, okazało się, że rodziny już się skończyły, że już nie ma rodzin i reszta pójdzie do szkół. Kiedy zaczynaliśmy z tego placu zbierać i udawać się do tej szkoły, pojawił się jeszcze ostatni pan, który był lekarzem i był bardzo spóźniony i powiedział, że on chce wziąć 2 osoby. I wyczytał z tej całej listy, wyczytano 2 kolejne osoby i to były 2 moje koleżanki. My już byliśmy w czwórkę zaprzyjaźnione i musiałyśmy pójść i powiedzieć organizatorom, że nie, my w czwórkę pójdziemy do szkoły, bo nie będziemy się rozdzielać. Wtedy pierwszy raz zobaczyłyśmy naszego brazylijskiego tatę. Ja mam teraz 2 pary rodziców w Krakowie i na drugiej półkuli. I brazylijski tata był bardzo zawiedziony, bo on chciał tych pielgrzymów, a teraz nagle nie ma już żadnego, wszyscy poszli do szkoły. No i my mówimy, że my jesteśmy 4 albo żadna. No i machnął ręką i wziął nas 4. Problem był z transportem, ale sąsiedzi pomogli to taszczyć nasze walizki, no bo się nie zmieściliśmy i mimo cztery walizki do samochodu, za karusoło, karawana. Przeszliśmy przez to osiedle, doszliśmy do domu. Bardzo miły akcent, polska flaga na garażu. Także gdyby Państwo chcieli swoich pielgrzymów gościć, to są takie różne ciekawe pomysły. Właśnie można ich elementy z ich krajów umieszczać w swoim mieszkaniu. Polska flaga, brazylijska mama, która na nas czekała, zdziwiła się trochę, że nas 4, a nie 2, ale nie było żadnego problemu. 2 materace przygotowane w salonie na podłodze zsunęłyśmy razem i spałyśmy tak w czwórkę przez tydzień. Rodzina moja nie umiała kompletnie ani słowa po angielsku, ani po polsku. Porozumiewaliśmy się w taki sposób, że brazylijska mama ciągnęła nas za rękę do lodówki. Na lodówce miała przygotowany schownik polsko-portugalski i pokazywała, jechała palcem po wyrazach i zatrzymywała się i kiwała głową. Czyli ciepła, zimna, woda, jedzenie, spanie, godzina, łóżko. Tego typu rzeczowniki i czasowniki tam się pojawiały. Czyli mam nadzieję, że Państwo już teraz troszkę tak opadli z tych obaw i że będziecie chcieli przyjąć tych pielgrzymów. My do tego zachęcamy. Będziemy z Dominikiem dostępni po mszy przed kościołem, można brać deklarację, można w domu to jeszcze przy obiedzie przemyśleć, czy się takiego pielgrzyma chce. Ja myślę, że wszyscy Państwo chcą teraz tylko ile pomieścimy, prawda? Na ile mamy możliwość. No bo tych pielgrzymów gdzieś trzeba pomieścić. Mam nadzieję, że nie będą to stadiony, ale Państwa domy.